Witam serdecznie na moim kanale, mam na imię Alicja. Jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko takich ilościowych jak badania operacyjne, matematyka, statystyka opisowa, matematyczna, ekonometria, matematyka finansowa, finanse przedsiębiorstw, ekonometria, prognozy i symulacje, mikro, makroekonomia, ekonomia matematyczna, menedżerska czy ocena projektów inwestycyjnych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie oczywiście problem ze swoim zadaniem, jak najbardziej piszcie od razu na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl wraz z załącznikami do tych zadań. Gdy będę tylko taką miała możliwość, to na pewno do Was odpiszę. I kwestia faktycznie jest tylko cierpliwie poczekać na moją odpowiedź, ja na pewno odpiszę. Staram się mailować na bieżąco w miarę możliwości, a dzisiaj Wam chciałam pokazać, jak uzyskać rozwiązanie z zadania z zakresu przedmiotu statystyka matematyczna, a dokładniej z korelacji współzależności jakichś zjawisk. Chodzi o współczynnik Kendalla. Jeśli macie zadanie następującej treści, na własnej grupie przeprowadzić badania statystyczne i ułożyć tablicę asocjacji i obliczyć korelację współczynnik Kendalla, tablicę asocjacji i mamy obliczyć współczynnik korelacji asocjacji, to w tym momencie musimy wiedzieć, że ten współczynnik Kendalla, Q Kendalla, bo tak ma znaczenie, na pewno przyjmuje wartości od minus 1 do 1. I teraz on ma, powiedzmy, takie podobne właściwości, jak ma współczynnik korelacji liniowej Pearsona co do obliczeń. Jeżeli wynik jest około gdzieś tych wartości skrajnych minus lub plus 1, to mówimy, że występuje bardzo silna zależność. Jeżeli wynik tego będzie całkowicie bliski zeru, to będziemy mówić, że prawie nie występuje zależność między tymi dwoma cechami. Tylko że musicie pamiętać, że ten współczynnik asocjacji Kendalla może tylko sprawnie policzyć zależność, ale tylko między dwoma jakościowymi cechami, które mają tylko dwa warianty, czyli na przykład kobieta-mężczyzna, pracuje, nie pracuje, i albo tak jak tu widzicie kierowca, albo osoba, która nie jest kierowcą, czyli jest bez prawa jazdy. Jeżeli przykładową tabelką, którą możemy zastosować, jest tabela, która ma jedną cechę płeć, a drugą fakt posiadania prawa jazdy lub też nie, to mamy możliwość sprawdzenia zależności między posiadaniem prawa jazdy lub też nie. No można sugerować, że raczej to mężczyźni są kierowcami, a kobieta to raczej jest bez prawa jazdy. No, kiedyś tak może było, teraz już się to zmienia. Jeżeli wzór mamy, tak jak tu widzicie, A, D, B razy C i tak samo A razy D plus B razy C, czyli w mianowniku mamy, może tak, po kolei, pierwsza komórka to jest A, potem leci, że jest B, trzecia na dole C i czwarta D. Normalnie numerujemy sobie A, B, C, D. I teraz te dwa wiersze mnożymy ze sobą. Najpierw jedna przekątna, A razy D, czyli przekątna tak jak w macierzach. Pierwsza przekątna minus druga przekątna na powrót. I dzielimy to przez sumę tych przekątnych, czyli A razy D dodaje do B razy C. Czyli za każdym razem i w liczniku, w mianowniku mam dwie przekątne. Raz w liczniku te dwie przekątne między sobą odejmuję, a w mianowniku dodaję. Co nam wychodzi? Jak zobaczycie po obliczeniu, mamy wynik około zera. To na pewno już nie. Ja bym powiedziała, jak przy współczynniku korelacji liniowej Pearsona, mamy wynik gdzieś już w oddaleniu od zera. Korelacja jest tutaj ujemna, a więc tego sam wynik to ja Wam nie zinterpretuję w tym momencie, czy to jest wraz ze wzrostem, że jak jest bardziej kobieta, to jest bardziej bez prawa jazdy. Nie ma możliwości, bo mamy do czynienia z cechami jakościowymi, a porównanie do korelacji liniowej Pearsona jest tylko zbieżne co do siły zależności, ale kierunku to ja nie określę w przypadku cech jakościowych, bo się nie da. Dlatego ja bym patrzyła w ten sposób, że co do wartości bezwzględnej, wynik już jest powyżej 0,3, a więc nie jest to zależność słaba, jest już bardziej umiarkowana, od 0,3 do 0,6. Oczywiście skalę porównawczą możecie mieć różną i można powiedzieć, że asocjacja jest ujemna i niewielka. Ta niewielka, to wszystko zależy, jaką my w tym momencie przyjmiemy
skalę. Wszystko zależy, jakie normy my przyjmujemy, granice, widełki, do których porównujemy. Także ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Gdybyście potrzebowali się ze mną skontaktować, to mailujcie od razu na zadania@projekty.wp.pl. Załączajcie od razu swoje pliki z zadaniami. Gdy będę miała tylko możliwość, na pewno do Was odpiszę. Nie zostawiam zadań bez tych maili bez odpowiedzi. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to będzie Wam gwarantowało rozwiązanie egzaminu poprawnie. Komentujcie moje filmy, subskrybujcie kanał, udostępniajcie filmy znajomym i korzystajcie z całej tej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Ja Was serdecznie na ten czas pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce, cierpliwości i pamiętajcie, że ja nie pomagam przy rozwiązywaniu zadań podczas egzaminów. Także powodzenia i owocnej nauce, nauki.